Zbyszek Jarosz był jednym z reżyserów Nowochódzkiej Kroniki Filmowej, która jest kręcona tutaj w Sfinksie, w Ośrodku Kultury Norwida. Współpracował z nami ponad 10 lat i bardzo nam go będzie brakowało. Kiedy myślę o tej relacji mojej ze Zbyszkiem, to myślę, że byłam, że jestem ogromną szczęściarą. Dlatego, że miałam, to się rzadko zdarza, możliwość pracy przez kilkanaście lat z jednym operatorem, ponieważ 99% tego, co ja zawodowo zrobiłam, zrobiłam ze Zbyszkiem. Ale jednocześnie miałam okazję przyjaźnić się z człowiekiem, z którym pracowałam. A to już nie jest takie oczywiste. Ze Zbyszkiem realizowaliśmy taki program Dzień z Mistrzem dla jednej z telewizji. Tam spotykaliśmy na planie bardzo wiele znanych osób. On w ogóle nie czuł żadnego respektu przed tymi osobami, nie czuł jakiegoś takiego, nie wiem, zażenowania, dystansu. Bardzo szybko potrafił przełamać lody. Zbyszek miał ogromny talent do oswajania ludzi z kamerą. Bardzo często bywa tak, że ludzie, którzy pierwszy raz mają do czynienia z kamerą, pierwszy raz muszą coś do kamery powiedzieć, mają z tym ogromny problem, są spięci. Natomiast Zbyszek miał w sobie tyle bezpośredniości, tyle poczucia humoru, był taki na luzie, że te opory bardzo szybko znikały i wychodziły naprawdę fajne materiały. Przykre to jest mówić, że już Zbyszka nie ma, bo cały czas on w naszej pamięci jest. Zawsze na niego można było liczyć. Bez słowa się rozumieliśmy. Oglądając jakieś materiały, ze stuprocentową pewnością mógłbym powiedzieć, że to robił Zbyszek zdjęcia. On miał specyficzne te zdjęcia, specyficzne obrazki, charakterystyczne dla niego. Jego można było po tym poznać. Oczywiście wysmakowane. Inne. Nie takie normalne. Zawsze coś w nich było fajnego. I za to go zawsze lubiłem i chciałem z nim pracować, bo wiedziałem, że jak mu coś zlecę, to bez słów zrobi to, co chce i jeszcze lepiej. Na tyle znałem Zbyszka, że w momencie, kiedy razem staliśmy gdzieś z kamerami, to ja dokładnie przewidywałem i wiedziałem, co Zbyszek zrobi, jak patrzy na obraz, jak patrzy na to, co filmujemy, i mogłem spodziewać się, że w 100% trafiłem w to, co Zbyszek robi. I w ciemno, bez realizatora, mogliśmy tworzyć obraz, który potem się świetnie montował. Ja wiedziałem, jak poprowadzi aktora, jak poprowadzi sytuację, jak będzie widział dany kwiatek czy drzewo. Spokój, cierpliwość to jego cecha. Niedościgniony wzór w takim sensie, że jak Zbyszek postanowił zrobić ujęcie, bo mówimy o tym, co robił najlepiej, postanowił. Ja mu na czasem mówię, Zbyszek, wystarczy. On mówi, nie Wojtek, jeszcze to nie jest perfekcyjnie. I cierpliwie czekał, aż mu to wyjdzie. I zawsze to robił. Zbyszek na pewno był tytanem pracy. Jego szukała robota, bo ludzie chcieli i dziennikarze z nim pracować. A dlaczego? Dlatego, że był perfekcjonistą, z poczuciem humoru i nigdy nie odpuszczał. Ja pamiętam, że kiedy zaproponowałam Zbyszkowi współpracę, to on się na początku wahał, nie był do końca przekonany. To znaczy z jednej strony bardzo chciał, z drugiej strony nie do końca chciał. Rzeczywiście nie był nowochucianinem, nie mieszkał tutaj. Myślę, że dzielnicę znał na poziomie przeciętnego Krakusa. No, po 10 latach współpracy znał już ją bardzo dobrze. Ale to, co rzeczywiście chyba zdecydowało, to to, że no właśnie w Kronice realizatorzy mają możliwość robienia swoich materiałów autorskich. Reżyserzy mają duży wpływ na dobór tematów i ogromną swobodę w doborze jakby formy, którą dla danego tematu sobie dobiorą. A Zbyszek zawsze miał ambicje, żeby być filmowcem pełną gębą. Nie tylko po prostu reportażystą, ale rzeczywiście filmowcem. Bardzo się lubił bawić kamerą, poszukiwać jakichś nowych rozwiązań formalnych, jakichś fajnych, nietypowych ujęć, nietypowych kadrów. Myślę, że to rzeczywiście zdecydowało, że zechciał współpracować z Kroniką. Cały czas myślał o rodzinie. To dla mnie było też zaskoczenie. On strasznie kochał rodzinę. On cały dzień, jak byliśmy gdzieś razem, wspominał o rodzinie. On bardzo ciepło myślał o rodzinie. I ja się cały czas dziwię, kiedy on miał czas na to, żeby z tą rodziną się spotkać. Jego nie było w domu i może dlatego, że go nie było, to tak bardzo chciał i ciągnął do tej rodziny. Przede wszystkim nie umiem myśleć o Zbyszku w czasie przeszłym. Dla mnie on cały czas jest i
Mam cały czas takie wrażenie, że za chwilę spotkam Zbyszka na zdjęciach, spotkam uśmiechniętego chłopaka, który zawsze potrafił rozbroić każdą nerwową sytuację. To wszystko sprawiało, że ze Zbyszkiem chciało się pracować i Zbyszka lubili ludzie, którzy go nie znali. Ja sam, kiedy Zbyszka poznałem kilkanaście lat temu, pierwszy raz na zdjęciach, pamiętam nawet gdzie, w Dobrej, koło Limanowej robiliśmy nasz program Parafia z Sercem, miałem wrażenie już przy pierwszej rozmowie, jakbyśmy się znali dobre parę lat. I ta jego życzliwość do ludzi, to nieuprzedzanie się, a jednocześnie też szczerość, którą Zbyszek mnie obdarzał, bo mogliśmy gadać o wszystkim i o wszystkich, sprawiała, że jest kimś wyjątkowym, że cholernie go brakuje, kogoś takiego właśnie. Obiecaliśmy sobie, to był żart i ja naprawdę nigdy nie sądziłabym, że ten żart tak szybko przestanie być żartem, bo myśmy sobie obiecali, że ten, kto pierwszy z nas odejdzie z tego świata, z tamtego świata zadzwoni do osoby, która jest tutaj. I ponieważ Zbyszek zawsze odzwaniał, Zbyszek zawsze dzwonił, więc ja mam nadzieję, ja jestem pewna, że tej wiadomości się doczekam od niego.